Witam moi drodzy, mówię szybko i się ogarniam, bo się spóźniam jak zawsze. Jadę na koncert, jak widzicie w sumie w nazwie, Maxa Korża. Polacy pewnie nie znają tego piosenkarza, ale wśród rosyjskojęzycznych jest on bardzo popularny. Nie jestem jego jakąś super fanką, ale kilka miesięcy temu tak strasznie często go słuchałam i jakoś mi się spodobał. Widziałam też nagrania z jego koncertów i to mnie zachwyciło, naprawdę zachwyciło, nie widziałam nigdy w życiu czegoś takiego. W ogóle nie jestem fanką koncertów, przerażają mnie tłumy. Przerażają mnie tłumy, dlatego nie jeżdżę na koncerty, ale to chciałabym zobaczyć, chociażby raz w życiu chciałabym zobaczyć ten koncert na żywo. Za chwileczkę jak będę w autobusie, to pokażę wam jak wygląda jego koncert. Poduszka, potrzebuję poduszkę, bo będziemy wracać w nocy i mam nadzieję, że się wyśpię, chociaż to jest autobus, który jedzie specjalnie na koncert, też z koncertu, więc domyślam się, że będą krzyczeć, śpiewać, to nie mój. Mam nadzieję, że pośpię. Prawie nie spóźniona, 7 minut. A wy głos nie traciliście po koncercie? Nie. Ja wczoraj googlowałam, czy co będzie jak stracę głos, jak go szybko zregenerować. Bo ja jutro mam jogę, my wracamy o 5 rano, a ja mam jogę o 20. No ale jak stracę głos, to jak ja będę prowadzić? A, ja obiecałam wam pokazać jak wygląda jego koncert, sekundka. Chciałabym się nabić, ale założyłam się z kim ja się założyłam? Z Daszką, z przyjaciółką o 300 zł, że nie będę piła, więc... Jak ale przyjdziemy... już piła. Nie, nieprawda. Nastia mówi, że nie piłam. Nie. Zresztą kłamu, ja nie piłam. Ani w jednym oku. Rzeźba. O matko, dojechaliśmy, to była bardzo długa i bardzo ciężka droga, wszyscy są po prostu bardzo pijani, ludzie są bardzo strasznie. Zachowywali się bardzo niekulturalnie, ja nie będę opisywać co się działo, bo nie chcę żebyście pomyśleli, że wszyscy rosyjskojęzyczni tacy są. Po prostu wiecie, tłum pijanych ludzi to tłum pijanych ludzi. Jest zimno. Mamy 2 godziny do początku koncertu, więc nie wiem co będziemy robić. Może gdzieś posiedzimy, zobaczymy. Moje piwko na dzisiaj. Dobra, sytuacja jest taka, że minęło 1,5 godziny, jest 0,5 godziny do początku koncertu. I mi się wydaje, że sytuacja z kolejką tylko się pogorszyła. Właśnie dlatego, kurde, nie lubię koncerty. Właśnie dlatego. Ja nienawidzę kolejki, nienawidzę kolejki, nienawidzę tłumy ludzi.
do adrenaliny, nic nie piłam w ogóle, alkohol zero. Ale jestem tak roztrzęsiona, po prostu strasznie. Wystraszyłam się w pewnym momencie, że okazałam się, jakby trafiłam sama w tłum, gdzie po prostu, no ty nie panujesz nad tym, w którą stronę iść, co robić, po prostu niesie cię tłum. I to jest coś przerażającego. Zaraz tu oddycham trochę i pójdę z powrotem, ale już nie pójdę tam do sceny, przy scenie stać i ten skończył i co ja chcę wam powiedzieć, moi drodzy. Nigdy w życiu na czymś takim nie byłam i nie mogę nazwać tego agresją, tylko jest taka energia, ale to jest taka dobra energia, wiecie, nie zła energia, tylko dobra i wszyscy skaczą, ale nikt nie ma zamiaru, wiecie, zrobić krzywdy czy coś w tym stylu, jest bardzo pozytywna energia. Niesamowite jakby światła, efekty jakie są zrobione, dźwięki, po prostu no coś niesamowitego. Po tym jak nagrałam tą część, gdzie cała drżałam po prostu, gdzie całe ciało mnie drżało, to jakby później już siedziałam i słuchałam muzyki. Jest ładna, fajna muzyka, lubię tą muzykę. Czy chciałabym pojechać jeszcze raz na taki koncert? Nie, nie, to jest... To nie jest do końca dla mnie, tak bym powiedziała. Ja lubię ekstremalne rzeczy, ale raczej sporty, nie wiem, jakiś surfing, windsurfing, spinaczkę, nie wiem, bungee, mogę nawet skoczyć ze spadochronu, coś w tym stylu, ale koncert ze slami, czy jak to się nazywa, jak już tak rzucają się na siebie takim tłumem, nie biją się, tylko po prostu tak rzucają się, to nie dla mnie. Ale było zajebiście, było dobrze, było dobrze. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется я такой красоте и дышу, только что без их стекла.